Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Guacamele 2. I o, właśnie spierdzieliłem, dobra, nieważne. Wojciech odwala. Dobra, słuchajcie, ale nieważne. Nieistotne, słuchajcie, kontynuujemy sobie dalej naszą rozgryweczkę, więc zobaczymy, jak to dzisiaj się tutaj potoczy. Ogólnie rzecz biorąc, co my mamy dzisiaj do zrobienia? Get to the temple, the obsidian through the badlands. Ok, czyli musimy, słuchajcie, przejść przez świątynię, znaczy musimy dojść do świątyni obsydianowej i ona jest, kurczę, słuchajcie, strasznie daleko stąd. Także zobaczymy, moi drodzy, co z tego wyniknie i wyjdzie, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Na razie, jeżeli dobrze pamiętacie, ostatnio udało nam się odblokować parę zdolności. Tylko czekajcie, czy ja idę dobrze? Oczywiście, że nie idę dobrze. Słuchajcie, nie będę ukrywać, że dawno nie grałem, przez co, no, niestety, wiecie, co się wydarza z reguły. Jak się długo, długo nie gra, zapomina się parę rzeczy, ale dobra, słuchajcie, już wracamy z Guacamele. Ja też mam taki... nie ten przycisk, oczywiście. Ja mam też taki mały, niecny plan. O, będzie lucha. Ready lucha. Dobra, domyślam się, że będą w innych wymiarach, raczej na pewno. Wiecznie o tym zapominam w kółko. Boom, headshot! Tłumacz się tu dzieje. Fuck my eyes! Ja pierdzielę, czekajcie, bo ja zapominam, kurczę, robić te uniki. Łapaj. No i do widzenia, boom. Dobra, będzie, słuchajcie, powiem wam tak, będzie szczerze powiedziawszy, to będzie mały problem, jeżeli chodzi tutaj o ogarnianie tych wszystkich uników i tak dalej, bo tak jak mówiłem, dawno nie grałem, dawno nie ogarniałem, więc nie wiem dokładnie, jak to wyjdzie. Mam tylko wielką nadzieję, że uda mi się to jakoś ugrać. Dobra, pięknie. Dobra, i wyszliśmy teraz, tak? I teraz, moi drodzy, co? Aha, musimy się kierować w tą stronę, dobra. Tutaj ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba była jedna rzecz ukryta, czy ja już ją zdobyłem? A nie, tu już weszliśmy chyba. Albo i tu mnie nie było, poczekajcie, zobaczmy. Nie, tutaj byliśmy, dobra, bo weszliśmy kurczakiem, spoczko. I tutaj nie mogliśmy dalej przejść, niestety. Dobra, nic więcej nie ma, więc tutaj to, co będzie, jest, słuchajcie, nowością totalną. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, tu musimy w trakcie. Dobra, dzień dobry. I dzień dobry. Okej, zaczyna się, widzę, robić dosyć ciekawa, ciekawa sprawa tutaj, więc mam nadzieję, że jakoś to pyknie i jakoś to pójdzie. Fuck, machen, dobra. Shit, no i dupa się zdupiło, no. Fuck, dobra. To będzie, moi drodzy, dosyć problematyczne, ale mam wielką nadzieję, że damy... Kurde! Przełączanie pomiędzy wymiarami nie jest łatwe. Nein. Kurde, nie tak to miało wyglądać. A zaraz, czekajcie, przecież ja mogę... Też jestem inteligentny. Zapomniałem w ogóle o tym. Dobra, do widzenia. Będzie lucha? Nie było luczy, okej. Okay. Lokacja, słuchajcie, taka troszeczkę pod... O, teraz będzie lucha. Dobra, ale my się przerzucamy na normalnego. Ja ci się zaraz naładuję, to cię braknie, ziomek. Boom! Dobra, udało nam się... Super... fuck, zapominam wiecznie w kółko o tym. Dobra.
Okej, pykło całkiem spoko, myślałem, że będzie gorzej, ale dobra, widzę, że musimy naszym chickenem tutaj się, że tak powiem, tutaj musimy chickenem. Bo tu jest zły, niecny pan, który... Tak, będzie fut, tak. O nie, znowu się ogarnął w tej swojej zbroi. Dobra, do widzenia. I teraz czekajcie, my chyba musimy iść na samą górę z tego, co mi się wydaje, ale właśnie widzę, że tutaj mamy jeszcze kilka rzeczorków do zrobienia. O fuck. Chciałbym. Dobra, mamy skrzynkę. Tu mamy dodatkowo oczywiście monetki. Tylko teraz... Dobra, tak można zejść. Okej. O kurde. Dobra, pomiędzy wymiarami jest dosyć ciekawe poprzechodzenie. Boom. Do widzenia, poproszę monety. Dobra, myślę, że możemy się już na naszego luchadora przełączyć. Dzień dobry, chyba mamy wszystko, wszystko. Aha, czyli tutaj mamy tak, ale tu widzę jest jeszcze przejście na górę i tutaj oczywiście też bym chciał sprawdzić. Dobra, jak to tutaj... O, fuck. Dobra, to już... Ja robię błąd, duży błąd. Teraz pytanie, jak to... Kurde. Komedia, komedia, powiem wam szczerze. Kurde, dobra, tutaj widzę, że muszę ogarnąć to nieco szybciej. I do góry. Dobra, jest ok. Aha, i tu mamy znowu, kurczę, takie przejście. O kurde, zapomniałem włączyć. Ja pierdzielę. No, powiem wam... Powiem wam, że nie jest to łatwe i do łatwych czynności nie należy, ale myślę, że damy radę. Ważne tylko, żeby być... Okej. Fuck, no i oczywiście na samej górze musiałem spierdzielić, nie? Hit. No fuck my eyes. Fuck. Powiem wam tak, gra jest masakrycznie zręcznościowa. Ja takie oczywiście uwielbiam ubóstwem i tak dalej, więc tutaj wiecie, jeżeli coś pierdzielę, to no niestety, ale na takiej zasadzie to działa i nie mam za bardzo innego wyjścia. Ale myślę, że damy radę. Dobra. Daliśmy radę, jest ok. Mamy monetki, możemy wyjść. Słuchajcie, oprócz tego mamy 6200 punktów, więc ja bym tak, znaczy monet właściwie. Mamy właściwie wszystkie specjalne ruchy tutaj naszego Increase the power of your dash uppercut. Widzę, że tak, dla Chamoi mamy coś. Stamina will regenerate faster. 5000, collect her chest, life smasher. Tutaj jest, że daje nam to Morgolda, więc ja myślę, że to możemy sobie spokojnie wziąć. Wiecie, zawsze to jakieś tam dodatkowe punkciory, prawda? O fuck. Nie tak miało wyglądać. Aha, nie mogę tego złapać, okej. Dobra, teraz jest gicior. Tutaj nic nie było, żadnego przejścia do góry, wydaje mi się, że nie. I będzie lucza, już widzę, że jest lucza. To wiecie, akurat jak w momencie, w którym są takie, wiecie, większe, większe te... To widać akurat. Co one są takie? Używa. Aaaa, spierdzieliłem. O kurna, ile tych małych gniotów tu jest. Dobra, musimy się pierw nimi zająć. Dziabnął mnie. Dobra, teraz musimy. O fuck, dobra, wiecie co?
Czekajcie, bo tu jest jeszcze jeden miot mały. Dobra, ale ja się tutaj przerzucę na Chickena. Znowu chyba... O kurde, mam mało życia. Dobra, leży. Okej, słuchajcie, udało nam się to zrobić z małymi problemami, ale nie jest źle. Mam tylko nadzieję wielką, że mi się jakoś życie tutaj ładnie zregenerzy. No dobra, idziemy dalej. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi o drogę, to trochę nam zostało tutaj do przejścia. Także... Czemu ja zawsze muszę mylić, kurde, skoki? To ja nie mam pojęcia. Dobra, boom, zabijmy go w pierwszej kolejności, bo... Dobra, zdjęliśmy mu tarczę. I boom, pięknie. Dobra, co do życia. No nie mam go zbyt wiele. No, mam nadzieję, że zaraz tutaj gdzieś, słuchajcie, będzie jakiś motyw, żebyśmy mogli sobie troszeczkę życie podregenerować. Dobra, i zeszliśmy na dół, tak? Czyli domyślam się, że tu pewnie będzie jakieś wyjście. Niestety nie mamy jeszcze żółtej mocy. Więc tutaj też średnio cokolwiek zrobimy, ale mamy checkpoint, to jest najważniejsze. Aha. Czekaj, koleżka nas tutaj ciupa dosyć mocno. No. I teraz tak, ja bym bardzo chciał się dostać tam na górę, ale domyślam się, że to nie tędy droga, kichnę za chwilkę. No, to by było tyle. Dziękuję od razu za na zdrowie w komentarzach. Łapaj tam koleżkę swojego. Ała! Jak mnie przyjarał ogniem. Dobra, słuchajcie, najważniejsze, żebyśmy dostali i mamy dodatkowe serce. Także pięknie, pięknie, pięknie. No i tu jest jeszcze koleżka, którego oczywiście musimy wykończyć. Do widzenia, dziękuję. Dobra, tutaj nie przejdziemy. W ten sposób. Teraz tak, aha. Tutaj mamy niebieską moc, z którą będę mieć pewnie problem. Ale domyślam się, że pewnie musimy podskoczyć na ogniu, więc poczekajmy, aż się zregeneruje stamina. Natomiast, moi drodzy, powiem wam szczerze, że w przypadku tych Badlandsów to ta, kurczę, droga nasza jest bardzo daleko. No, no dobra, damy radę, myślę. Kaktus. Little game. Oh no, but let's not forget to go to next and the real goal. Dobra. Jest to dziwne. Jakieś toalety i inne tego... Excuse me. No dobra, tylko teraz... pytanie jest za 1500 punktów, czy ja będę musiał się z tymi panami tutaj, że tak powiem, zmierzyć, czy nie. Nie mam chyba do góry zielonego. Zielony chyba był z dołu, z tego co pamiętam. I tutaj też nie wejdziemy, więc domyślam się, że pewnie, żebyśmy mogli do nich wejść, będziemy potrzebować naszą zdolność. Okej, to nie jest, słuchajcie, tutaj takie hopsiut do przodu. Dobra, ale daliśmy radę, pięknie. Tutaj chyba było strzał w dół, jeśli mnie moja pamięć nie myli. Zielone to z reguły było, wiecie, ten taki, że można było odskoczyć i było spoczko. Dobra, słuchajcie, spróbujemy zrobić... Dobra, daliśmy pięknie radę. I tutaj widzę w ogóle, że będzie, słuchajcie, jakiś mega, mega skrót. Więc może być fajnie. O, dobra, tu będzie complicated sprawa. Jeszcze gdyby Wojciech ogarniał. Dobra, jest. Kurde, wiedziałem, że się dziabnę tutaj. Dobra, użyjemy tego. Spoczko.
Słuchajcie, tu mamy na górę, ale to mnie nic nie da, bo nie jestem w żaden sposób w stanie tego rozwalić. Więc nic tutaj nie zdziałamy. Czemu ja przełączam sobie... Boom. Tobie się nie pozwolę naładować, zapomnij o tym. I jedziesz, dobra, pięknie. O, sympatycznie, czyli coś, co lubimy. Dobra, teraz tak, jak to tutaj działa? Aha, więc spróbujemy. Może na kurczaczku, będzie prościej. Dobra, teraz działa to w ten sposób. O, tutaj idzie po całości, okej. Pięknie. Brawo ja. Tutaj też pójdzie po całości. Tak, tutaj też niestety idzie po całości. Dobra, przeszliśmy to. Tu jest dosyć ciekawy motyw. Tutaj nie przejdę tak szybko. Nawet nie jestem chyba w stanie... Chociaż... Ej, wskoczyliśmy tutaj chyba troszeczkę... cheatując. Dobra. I teraz tak. Jak ja mam wejść tam wyżej? No to powiem wam szczerze, że chyba, że... Może chickenem. Ej, wiecie co? Powiem wam szczerze, że ja nie mam bladego pojęcia, jak to tutaj... zrobić i uczynić, skoro tutaj mamy... Wiecie co? Nie zrobię tego w ten sposób. To mi totalnie nic nie da, chyba że... O właśnie, to tak trzeba zrobić. Okej. Dobra. Jest, okej, dobra. Czyli nie było to nie jakoś mega trudne i mamy kolejną cząstkę życia. Także całkiem spoczko, całkiem fajnie. Także nie było to jakoś mega trudne. Wiecie, ważne jest to, żeby tutaj po logicznemu to troszeczkę sobie poogarnąć. Oho, będzie lucha. Lucha. Czemu tu są jakieś latające smoki? No na pewno. No kurde, weźcie, przestańcie we mnie tu smażyć. Oho, może być ciężko. Oczywiście pobrywam. Okej, ten dostał. Ej, nie jest źle! Boom. Dobra, czy będą jakieś... Oho, przyleciał jakiś większy. Ale wiecie co? Powiem wam, że chyba tamte były gorsze małe smoczki. Tak mi się przynajmniej coś... wydaje, bo ten nie jest taki, nie był wcale taki jakiś mega trudny. Dobra, fajnie, udało się. Dobra, idziemy chicken. Oho, dobra, widzę, że mamy coś dla chickena tutaj. Czy dobrze widzę? Dobrze widzę. Także słuchajcie, poznamy zapewne jakąś kolejną, kolejną zdolność. Zaraz zobaczymy jaką. Mam nadzieję, że jakąś spoczko fajną i w ogóle. Dobra, tu jest wejście. Ciekawe. Mi tutaj, słuchajcie, nie dolatuje do samego końca. Tak samo jak nie mogę wyskoczyć zbytnio. To wiecie co? To tutaj chyba będzie coś innego. Dobra, ale wejdźmy do środka. Bo i tak... A co tu się wydarzyło? Aha! Dobra, bo to nas miało odbić i jest okej. No dobra. Tu będzie lucha. Lucha! I lecisz. Boom. Wszystko? To nie było takie chopsiu.
trudne. Dobra, fajnie. Aha, czyli tutaj pewnie będę musiał w odpowiednim momencie... Dobra, fajnie zrobione, podoba mi się opcja. Dobra, jest okej. Ej, powiem wam szczerze, że ten Guacamele jest całkiem na propsie. Mnie się on strasznie... za wcześnie. Dobra, przyszliśmy. Dobra, mam jakieś złote coś. Niestety, dobra, wszystkich zabiłem? Okej, okay. Nie, wait, jest jeszcze jeden, dobra. Wiecie, ważne jest to, żeby wszystkich tutaj poogarniać. A teraz jak ja mam tutaj to zrobić? Nie, dobra, tu jest w dół, okej, okay, nie zauważyłem przejścia. Aha! Kurde, czekajcie. Jak to tutaj... Dobra, w ten sposób. I teraz tak, tutaj jeżeli to zabierzemy, to będzie klops. Dobra, w ten sposób. Kolego, z czym ty do ludzi tu idziesz? Halo. Lecisz o ścianę. I bum. Dobra, pięknie. Tutaj nie ma żadnego przejścia ukrytego? Chyba nie. Chociaż wiecie co? Czekajcie, zobaczcie. Tutaj na górze widziałem, że mamy skrzynkę. Ale mogę się jedynie domyślić, że nie będzie jej tak łatwo... nie będzie można jej tak łatwo zdobyć. Chociaż zobaczymy. Bo może teraz będziemy mieli... Ending Legends and another one. Uuu! Słuchajcie, będziemy chyba mogli... Dobrze mi się wydaje? Double! Polo shot. Czyli słuchajcie, będziemy mogli wykonać naszą możliwość dwukrotnie. Fajnie. Dobra, to będziemy mogli stąd jakoś, wiecie, w fajny sposób sobie powychodzić, poogarniać. Dzięki czemu właśnie teraz będziemy mogli przechodzić te wszystkie, wiecie, miejsca, w których wcześniej nie mogliśmy. O, sympatycznie. Patrzcie, pięknie. Oj, 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 moment, może to trochę inaczej. Aha. O Jezus, kurde. Mhm, tak, tylko teraz jak stąd kuźwa wyjść? To nie miało być w tą stronę. Kurde, czekajcie. O, dobra, wyszliśmy stąd jakoś. Nie wiem jak to zrobiłem, ale zrobiłem. To się liczy. Dobra, tu też było trudno, ale na razie nie jest źle. Aj, dupa. Tak, chciałbym. No, 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 na pewno. Chicken, chicken. Jakim cudem, kurde. Okej, okay, dobra. Przeszliśmy to jakoś. Dobra, jak to tu się prezentuje? Aha, czyli przeszliśmy tutaj, tamtą skrzyneczkę zdobyłem, więc domyślam się, że teraz pewnie wracamy do punktu wyjścia. Aha, i jestem tutaj. No, powiem wam, że... Ciekawa opcja, naprawdę ciekawa. Przyznam się szczerze, że naprawdę ciekawa. Bo możemy ich teraz, wiecie, fajnie sobie tutaj... no na pewno. Dobra, skończyła mi się moc. Ach, mnie dziabnął, kurde, bukwa. Dobra. O, dobra, o! Dostaliśmy osiągnięcie Clockstorm. Ale pięknie, słuchajcie, to działa. Ej, działa to naprawdę fajnie, podoba mi się, kurde. Dobra, tutaj zeszliśmy, więc tak, tu się nie cofniemy, także musimy wrócić. No właśnie, i teraz jest plusik taki, że możemy użyć sobie naszej zdolności. No, fajnie. Dobra. Fuck! Skończyła mi się moc. Dobra, poczekajmy chwileczkę, jak zregeneruje nam się trochę staminy.
żeby nie było problemów. Mamy, słuchajcie, w ogóle 3022 monetki. Na razie nie będę nic tutaj kupować, sprzedawać itp. itd. Nie w tą stronę, chicken. Dobra. I udało nam się wyjść. Aha, czyli teraz tutaj... na pewno. Patrzcie, aż trzy skrzyneczki. Mamy kolejną część maski staminowej. Więc jest spoczko i dobra. I musimy teraz stąd wyjść, bo moc już mamy. Także fajnie. No dobra. Teraz jest tylko takie pytanie i zapytanie. Dobra, tutaj nic nie było. Jeszcze sprawdzę, czy wcześniej czegoś nie było. Ale tutaj raczej mamy wszystko zrobione. Jak my w ogóle stoimy z czasem? Mamy, słuchajcie, 25... 25 minut. Myślę, że zaraz będziemy sobie kończyć. Mamy, widzę, tutaj miejsce, w którym możemy się oczywiście przeteleportować w razie W. Także tutaj problemu też nie będzie. Szkoda tylko, że jeszcze nie mamy tej zdolności. O, tu chyba będzie potrzebny chicken. Raczej na pewno. No tak, utop się. Aha! Czyli lawa to kłopoty. Dobra, ale wiecie co, ja raczej chyba wezmę tutaj chickena, jest wygodniej, łatwiej i w ogóle wszystko spoczko. Tutaj też nie mamy jeszcze jakiejś tam jakiejś świecie konkretnej zdolności. Kim ty jesteś? Escape, Bunlands Eating Chickens, okej. Sporo chickenów. No dobra, na razie mamy, widzę sobie, po prostu idziemy, mamy checkpoint. Mamy jeszcze 26 minut, więc jeszcze możemy coś zrobić, tu pewnie będzie lucha. Bardzo do przewidzenia. O nie, pamiętam te kwiatki. Powiem wam tak, oni tutaj głównie nie pozmieniali zbyt dużo rzeczy, bo jak wiecie, to jest kontynuacja, tak, więc... tak, czerwonego czerwonym. O! Teraz wyciągnęliśmy. No wyjdź. Dobra, akurat tych przeciwników to doskonale ich pamiętam. Ile mamy? Cztery? Tak, cztery kafle. Bardzo ładnie. Ale domyślam się, że tutaj raczej, słuchajcie, na pewno nabędziemy kolejną zieloną zdolność. To jest raczej, tego jestem raczej w 100% pewny. No chodź tu. Boom. Pięknie poleciał, dobra. Okej, okay. I a dupa. Jeszcze raz. Dobra, pięknie, udało nam się. Jak my w ogóle, słuchajcie, jesteśmy daleko? No, powiem wam tak, jeszcze jest dosyć duży kawałek drogi przed nami. Tu możemy wejść chickenem. Tak, przeroluj się, Wojciechu. Czemu nie mogę? Co, ja chyba nie mogę tak zrobić, tak mi się coś wydaje, bo chciałem, wiecie co, się przerzucić, użyć zdolności kuraka i... Nie, tu nie wejdziemy. Kurczę, jak ja mam to tutaj niby się dostać po tą skrzyneczkę, skoro nie mogę, mogę tylko maksymalnie dwukrotnie użyć zdolności. Ciekawe. Wiecie co, ja nie wiem czasem, czy tutaj gra nam... A, dobra, już chyba czaję. Nie, chickenem. Chicken miał być! Halo. Tu chyba trzeba, wiecie co, w odpowiednim momencie kliknąć, żebyśmy mieli możliwość przeskoczenia, ale... Kurczę, teraz mi to nie wychodzi w ogóle. Żeby... nie mam mocy. Dobra, musimy chwilę zaczekać. Wydaje mi się, że to pomieszczenie nie jest jakieś mega duże, ale zastanawiam się też nad jednym faktem, bo... Co ja zrobiłem właśnie?
Czy ja tu oszukuję grę? Ej, oszukuję grę, nie wierzę. Okej. Nie mam pytań. Wiecie co, w najgorszym momencie będę sobie to po prostu gdzieś tam... No i dupa, ja nie mogę tego w ogóle teraz... Jak słuchajcie, wcześniej mieliśmy możliwość i złapaliśmy to bez większych problemów, tak teraz jest duży problem, bo... Nie mogę tego złapać w ogóle. Dobra, wiecie co, darujemy sobie to, bo widzę, że ja tutaj nic zbytnio nie wymyślę niestety. Szkoda czasu. Nie wiem czasem, czy tu nie będziemy potrzebować jakiejś kolejnej zdolności, natomiast jak sami widzieliście, no do łatwych rzeczy to nie należało, więc zobaczymy, co z tym wyjdzie, Phantom. Może byś mnie tak zmienił? Dobra, dostał czerwonym. I BUM! Dobra, tutaj musiałem już akurat kurczaczkiem. Dobra, pięknie. Dobra, słuchajcie, czekamy na jakiś checkpoint, jak będzie i będziemy sobie... dostaniemy moc! Chyba zielonkę, tak mi się wydaje. Hey Juan! Dobra, czekali na nas wieki. Uwielbiam po prostu to. Dobra, ale domyślam się... Slow timeline or what? Dobra, oni się kłócą, bo są z różnych tych. Dajcie mi moc! I need the power! Tak, Frog Slam. Dobra, dobrze mi się wydawało. Czyli słuchajcie, teraz będziemy mieli możliwość Frog Slam i to jest oczywiście ten zeskok z góry. Także myślę, że będzie spoko. I teraz patrzcie. Boom, 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 boom. Boomerang, boomerang. Tak, teraz możemy przejść dosyć tutaj duże... Czekajcie, mieliśmy checkpoint, ale jeszcze zerknę sobie... Aha, lucza, okej. Okay. Domyślam się, że pewnie będzie ktoś z zielonym. Jakie tu się slow-mo robi? Do widzenia. Aha, te mają... Po prostu im się rozbija tarcza. Dobra, czyli doszedł nam nowy typ, ale ten typ już doskonale znamy z jedyneczki. Nie było to jakoś mega, mega trudne i mega, mega skomplikowane. I słuchajcie, mamy w tym miejscu zapis, więc w tym miejscu sobie zakończymy. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to wiecie, łapka, subskrypcja, komentarz. I słyszymy się w kolejnym odcinku z Guacamele już niebawem. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa, pa.